Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziwicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej, Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. No to poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła Jakże się to stanie, skoro nie znam męża, anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną? Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego Wtedy odszedł od niej anioł. Ewangelia świętego Łukasza jest bardzo istotna, ponieważ to właściwie od niej zaczyna się urzeczywistniać y, to powiedzenie Boga, jako że ześle na świat swojego syna, który będzie człowiekiem. No i oto widzimy, jak schodzi na świat Archanioł Gabriel, który, przy, który, który przychodzi do kobiety młodej, pokornej, ale o pięknej duszy, bardzo skromnej i mówi do niej Maryjo, że urodzisz, poczniesz i wychowasz syna, który będzie synem Bożym, najświętszym i zmieni świat, zbawi świat. Myślę, że bardzo istotnym tutaj elementem jest sama postać Maryi i to jak zachowała się, jaką postawę przyjęła względem archanioła Gabriela, gdyż usłyszała tak ważne słowa. Ona tak naprawdę nie wiedziała, co ją czeka, a mimo to Postanowiła zawierzyć się Bogu i powiedzieć: niech, niech Słowo stanie się ciałem, oto ja i, i stanę się matką, y, matką Boga. I myślę, że również my powinniśmy dzisiaj z tej perspektywy, przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, chcieć, by Jezus również począł się w naszym sercu i w naszej duszy i tam rozwijał się poprzez naszą postawę dnia codziennego. I myślę, że również powinniśmy być tacy jak Maryja w, w sensie, że zaufać Bogu i chcieć, by Jego wola, to wola Boża, to, to co On do nas mówi i jakby jakie powołanie przygotował dla każdego z nas, stało się równoważne z naszą wolą, to kim chcielibyśmy być, by stał, byśmy powiedzieli Bogu, tak Boże, ufam Ci i Jezu, ufam Tobie i, i, i prowadź mnie w tym życiu, bo to jest bardzo ważne. Tak jak dalej mówi Archanioł Gabriel, Również Elżbieta, która była starsza, która uważa, że jest bezpłodna i już nigdy nie będzie miała potomka. Dziecko poczęło się w jej łonie i tutaj Archanioł Gabriel mówi znamienne słowa, dla, dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. I myślę, że to powinniśmy pamiętać, zarówno w kontekście tutaj właśnie tej Ewangelii świętego Łukasza i niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jak i również w kontekście całego Pisma Świętego, no i naszego życia, że... Módlmy się, prośmy, a będzie nam dane. Jeżeli tylko będziemy w to wierzyć, to naprawdę dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.